Zakochałam się w nim. W tym. Tamtym tam. To prawda. Zakochałam się. Wydawał się być dobrą partią. Tatko myślał, że George będzie mógł go zastąpić, jak przejdzie na emeryturę. Co? Co? Wiem. Wszystko wymyśliłam. Najpierw miał kierować się działem historii, potem całą uczelnią. Denerwujesz się? Ha? To prosty plan. Tatko też tak myślał. Dopóki nie zaczął go obserwować. Dopóki nie doszedł do wniosku, że to kiepski pomysł, że George się nie nadaje. Mowy nie ma. George nie był wystarczająco agresywny. To frajer! Wielki, tłusty frajer! Mam nadzieję, że to pusta butelka. Nie stać cię, żeby marnować alkohol. Nie z twojej pensji. Więc utknęłam tu. Z tym frajerem z Wydziału Historii. Który ożenił się z córką rektora. Która miała być kimś. Utknęłam z molem książkowym, który nic nie osiągnie. Który nie umie sprawić, żeby ktoś był z niego dumny. Przestań. Przestań! Naprawdę to spieprzyłeś. Dobrze się bawisz? Skończę z tobą. Ja dopiero zaczynam. Chcesz wiedzieć, co się stało, George? Chcesz wiedzieć, co się naprawdę stało? Coś pękło. Nie ja. Ten układ. Wszystko da się wytrzymać. Wymyślasz sobie kolejne wymówki. Może jutro on umrze? Może ja jutro umrę? Że wreszcie pewnej nocy coś się dzieje i coś pęka. Już mi nie zależy. Naprawdę próbowałam. Naprawdę próbowałam. Jestem głośna i wulgarna. Jestem głową tego domu, ale nie jestem potworem. Nie jestem. Kiedyś myślałam, że może mogę jakoś do ciebie dotrzeć. Ale to koniec. Nie będę próbować, bo jesteś nikim. Wtedy na przyjęciu ojca patrzyłam na ciebie, a ciebie nie było. I wtedy coś we mnie.